Ok, jesteśmy z powrotem. Halo, słychać mnie? Halo? A ja się tutaj beztrosko położyłem w krzakach, a przecież moja postać jest głodna i umiera z głodu. Niczym w ogóle nie przejmuję. Muszę uważać. Dostałem zaproszenie do bety Elder Scroll na weekend. Też dostaliście? NDA jest, więc nawet pół screena nie zobaczycie z tego. Nawet wam nie powiem. Dobrze, już złamałem mówiąc wam, że będę. Teraz muszę popełnić samobójstwo. Albo zabiję was po prostu, okej? Okay? Widziałeś, kto cię zafollowował? Kto mnie zafollowował? Tak, to jest bez spać. Widziałem. Dobra, sobie uciekał i brot, nie czy bym brot jest, on chyba się jeszcze wyciszył. Ja będę uciekał, no, jak to może się spuścisz. Spuścisz się na 16, tam po 16 na jakiś Warzeal albo Overwatcha. Dobra, to może. Trzymanko i miłego biegania życzę. No, trzymaj się, cześć. Po łamania nóg. Okej. No dobra. Biegniemy, nic tu nie ma na tym serwie, nic, po prostu nic. Jest pusto, kurde, nie wiem, gdzieś spawny podziały, gówno jest. Ale jak znajdziemy jakieś nóżce, przynajmniej puszeczkę otworzymy. Jest jakiś ostry hardcore tutaj jogurt zapodał, ten serwer. Zobaczymy, co tam ciekawego na czacie. Co ja, jak się zakończył wczorajszy nocny stream? Odzyskaliście twoje mega EQ, które chcecie mieć w głupi sposób? Nie. Straciliśmy jeszcze więcej EQ. A, w ogóle na sam koniec miałem dwie M4-ki przy sobie, magazynki, wszystko i ten, i mnie też zabili. I Jogu powiedział, żebym biegł przez środek lotniska, to mnie zabiją, będę mógł skończyć i iść spać. I tak też zrobiłem i tak też się stało. Ktoś do mnie zaczął strzelać, nawet nie wiem skąd. Trochę się poczołgałem. Na moim kanale z archiwum live możecie znaleźć ten stream, to będzie ostatni plik z wczoraj. Zobaczycie sobie, jak końcówka wyglądała. Biegłem uzbrojony, kurde, po uszy. No ale już nie za bardzo mi się chciało. Mogłem tą postać zostawić, dzisiaj byśmy ją grali. Ja wiem, że Jogga z Kulką, bo w kontakcie jesteśmy. No, ale już naprawdę nie zmęczony byłem druga w nocy. Pomyślałem, dzisiaj se na nowo rozpocznę, będę szukał puszek znów. Czy ja ćwiczę? No, czasem na ściankę pójdę, ale tak jakoś w domu czy coś ten, to nie bardzo. Czy ja w ogóle biegam? Czemu nie sprintuję z rękami wyciągniętymi, tylko tak powoli? Aha, 50. A co ty, 50 GB? Co ty, z Battlefielda instalujesz, czy co? Bez płytki. 50 GB to sporo, ale jak 10 megabitów masz, to puścisz w nocy i będzie przecież. Przejdźmy się trochę przez tą wiochę. Bo naprawdę moja postać za niedługo. No już hungry jest, kurde, hungry. Jeszcze jakieś puszki bym się napił, to też coś by było pozytywnego. Co robię z ręką? Postępem? Drapi się po stopie. Macam, drapi się po jajkach, różne rzeczy. Jestem. O, jak to. No, już mi już poszedł. Też mi do pracy poszedł, wiesz. Aha, rozumiem. Wrzucam myszkę Miki. Czemu? Proszę? No wrzucam na to. A wrzucasz? Myślałem, że rzucam. A nie. Nie, z myszką się nigdy nie rozstanę. Dobra, zrobiłem sobie bandaże, ale dalej nie mam co jeść. No nie wiem, musiałbyś szukać te wszystkie budynki i tak dalej. Ej, właśnie, to jest dobrze, ktoś napisał. To jest jak symulator żebraka. To bezdomnego, zbierasz puszki. Najlepiej. No ale to jest survival, kurka wodna. To lepiej, żeby było trudno, wszystkiego było mało. A to nie jest wszystkiego, jest mało, tylko nic nie ma. To jest różnica, kurde, pewna. Jak to widzę, że znajdujesz jakieś kurtki, czapki. No ale to co, mam zjeść kurtkę czy co, bo nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Stary, nie ma co jeść. A podobno można pisać w tej grze, że możesz, nie wiem, znajdziesz jakąś książkę, masz długopis i możesz napisać, co tam chcesz na niej.
O, puszkę znalazłeś z tego co widzę. Mam opóźnienie, ale. No tak, tylko że tej puszki nie otworzę, chyba że nie wiem jak. Ale nie, po Pepsi. Pepsi to jest, czy jakoś tak, Pepsi, czy jak u nich to tam jest napisane. Pepsi. Nie, na pewno Pepsi nie jest napisane. No nie, no jak jest? Pepsi jest, jak Pepsi. Pepsi chyba. Tak. No nie mogą przecież dać ten, wiesz, tych produktów, bo ich od razu oskarżyli. Sprawę w sądzie zrobili. Piły się do ręki nie da wziąć. Jak masz piłę, to otworzysz nią puszkę, ale stracisz tam chyba 50%. Nie otworzę piłą puszki, nie da się. Nie otworzysz? Nie, da się? Nie da się piły do ręki wziąć. Chyba, że to się jakoś najeżdża na puszkę piłą. To spróbuj najechać na puszkę piłą. Już pobiegłem dalej, wiesz? Aha. No to nie wiem, śrubokręt, maczeta, bagnet. Dużo rzeczy możesz tam otwierać. Tak, tylko że nic z tych rzeczy właśnie nie mogę znaleźć. Żadnej z tych rzeczy i to jest problem. Putin kwas, ale to nie jest ten kwas chlebowy. Brokkwas. No widzę, że już więcej jest tych przedmiotów do gotowania. Można chleb będzie piec pewnie. Marzę o tym, a może otwierasz do puszek. Basuka. Szkagie maczeta. Łokieć. Łokciem otwórz puszkę. No tak. W kościele to chyba nigdy nic nie ma. Kiedyś kościół to było pierwsze miejsce, gdzie się biegło. Super lucik. No ale kościoły są niektóre pozamykane tutaj w Sendelonie. Ogólnie w Zwykłym też są pozamykane te mniejsze. No tak, tak. Inne w ogóle inaczej wyglądają, nie? Ten kwas chlebowy całkiem niezły, to smakuje trochę jak taki napój. Taka orążatka trochę. Jak cola. Nie no, serio tak jest. No to nie wiem, wiesz, nie próbowałem. O, mam śrubokręt, zajebiście, moje życie uratowane. No, to śrubokrętem sobie otworzysz. Tylko chyba trochę przesadzili z tymi plecakami, nie? Bo widzę, że na razie nie znalazłeś. Nie, teraz będę wszystko ten... 75%. Dobra, będziemy zrzeć teraz puszki. Teraz dwie puszeczki sobie zjem. I jest najlepiej. Prawdziwy facet nie otwiera puszki, tylko zjada ją w całości. To jest, kurde, teoria jakaś dziwna, ale... No sam nie wiem, chyba tak nie jest jednak pasztetowa. Może ktoś, wiesz, ma problemy z sercem i musi żelazo zjeść. Papryka szczeciński to jest. Papryka szczeciński. Dobra. Zjadłem dwie puszki, jestem tylko hungry. No jest, wygracie teraz. Tak. Nie ma, ja nie gram. Nie ma. Nie znasz się, brat, na TS-ie. To znaczy? Nie wiem, bo usunęło mi te soundboard cały i teraz co jakiś czas, nie wiem czemu. Nie no, to wiesz, 5 sekund, ale chodzi o to, znaczy mówię, co się stało. Soundboard mi usunęło, zresetowało mi wszystkie ustawienia, czyli że tam mam, nie mam, mam push to talk zamiast voice activation. I czasem jak siedzę w jakiejś grze, to mi nie wykrywa głosu na TS-ie, nie wiem czemu. W sensie tak jakby nie działał. A potem jak wrócę do pulpitu, to znowu wykrywa. Ogarniasz, co to jest? Niestety nie, może Hunter by coś wiedział. No, Hunter. Właśnie, też Hunter. Właśnie, Hunter. Dobry stara, pomysł. Na pewno się do Bonzo. Też tak myślę. Bonzo ci założył wirusa na ten, na klawiaturę i na TS. Poszedł sobie. Co za skarpetka? A, tu już się nie da. Gonił coś dzisiaj wcześniej. Co, on ferie ma, czy co? Nie wiem, co się bo on porzucił karierę youtubera i streamera na rzecz nauki, nie? Rzadko się pojawiał. O, jestem. No, trochę tak.
Chyba ferie mają, tak? W Warszawie są ferie, czy tam, nie wiem, powiedzcie coś na ten czacie temat. Byśmy, no, na czacie może coś będą wiedzieć więcej. A jak nie, no to trzeba się zapytać u źródła, czyli u Gonia. A znalazłeś już spray do malowania tych rzeczy? No, teraz nie, po patchu nie, ale ogólnie to zawsze by tych sprayi było pełno. Więc nie wiem. Czy tu jeszcze pomieszczenie jakieś nie było? Przepraszam, kurde. Rozchorowałem się trochę. Biegniemy sobie do Starego Soboru. A zauważyłem, że ten, coś ci przy, ty to przy, wycinasz tak te pliki w tym archiwum twoim? Bo tak. Krótsze takie są filmy. Tak, teraz. Znaczy wycinam, daję stop i start, a co? Złe są? Aha, nie, no. Nie, tylko tak wiesz, bo ostatnio robiłeś ten. Tak, ale do, w nowym OBS-ie jest opcja zatrzymaj nagrywanie, wiesz? O, to nie. Więc ja sobie zatrzymuję nagrywanie. No to dobrze. Przerwę, ale teraz myślę, że będę takie godziny. Wiesz, takie dwie, godzinne, co dwie przerwy. Tak. No. Tak, tak. Też mi się wydaje, że godzinne byłyby w sam raz. Wczoraj trochę za dużo wyszło tego. No, też wrzucałeś kiedyś takie 3-godzinne, to też takie. No, 5 godzin trochę podzielić. Za dużo, znowu no. Pół godziny trochę za krótko jak na live. No. Też myślę, mi się tak wydaje. Godzinne tak jak na GC szły, nie? Wtedy. Tak, w sam raz by było. To były najlepsze. Ewa. Potem jak masz za dużo tych części, to trzeba dużo tego, wiesz, dużo się tego robi. Nie wiem, wydaje, no co trzeba widzów spytać, jak oni w sumie wolą, nie? No bo to dla nich. Skąd? Adam Mickiewicz. Tak napisze skąd? Co, ile uczyłeś się grać? Kurde, gdzie to było? Gdzie to było ta wiadomość? Co, ile uczyłeś się grać i koniec? Przeczytałem. Wydawało mi się, że to znów było to pytanie, ile uczyłem się grać w DayZ. Jeśli to znów było to pytanie, to tak powiem wam, że po tygodniu to już się tak ogarnia większość rzeczy. No. Najtrudniej jest z tą mapą, ale potem to już jakoś. No mapę idzie, mówię, tak? Po tygodniu już mapę zaczynasz ogarniać. Aha, jak mapę, codziennie. No. Oczy mnie nie bolą. Co jeszcze? Są próbowałeś nagrywać z Shadowplaya? Nie, bo ja mam Overmedia, wiecie, i jakby już tak się przyzwyczaiłem do niej. Szczerze, ostatnio z Rokiem gadałem i powiedział, że jedną funkcję, której nie było tam wprowadzili, ja nie wiem, czy jestem jakiś, mam niespadnie tego, bez update'a ją czy coś, bo nie, w ogóle nie korzystam. A o czym mówisz? Co wprowadzili? Że w innym formacie, wiesz, zapisuję w MPEG-u. Aha, MPEG-u. A normalnie zapisywało w jakimś ichnym, gównianym. Ja mam problem dalej z tą Avermedią, nie wiem, coś pochrzaniłem. Po prostu nie słychać dźwięku ani mojego z mikrofonu, ani z gry. Nie wiem co. Może coś mi źle popodło. Albo w mikserze coś pochrzaniłem. Masz coś źle podłączane, wiesz. A ty nie ustawiłeś nic w mikserze potem? Wiesz, dźwięku, mikser dźwięku. To nie jest takie proste, wiesz, żeby to tak, aha, wiesz, to nie jest tak, że ty mi zadasz pytanie, ci powiem i to jest no problem czaję. Rozwiązany. No tak. Trzeba po prostu, musimy ten, musielibyśmy. Już podgląd jakiś byś musiał mieć. Tak, musiałbyś mi udostępnić Skype'a, no. Swoją wizję na pulpit. Swój. No właśnie. Musiałem coś i byśmy powszać. Wtedy musieli pogrzebać, nie? No bo normalnie... też kable źle podłączyć, albo w Avermedii. Jest kilka opcji, albo źle kable podłączyłeś, albo w Avermedii źle ustawiłeś źródło audio, albo źródło audio jest dobrze, ale w Windowsie masz to wszystko wyciszone i tak dalej, no. To nie jest takie proste. No. Zdaję sobie z tego sprawę. Jakby mi ktoś inny zadał to pytanie, to bym mu powiedział, że nie powinien kupować karty, jak się nie zna na tym. Ale okay. Jak ty mi zadajesz, to ci nawet pomogę, wiesz? No, dziękuję bardzo. Proszę. Nie no, widziałeś, jak ostatnio z Kasią ustawialiśmy tego, znaczy ja ustawiałem, Kasia śpiewała, a ja się zdenerwowałem. Tak. Kasia próbowała mnie uspokoić. Nie lubi, jak się denerwuje. A ja się denerwuję, jak takie rzeczy mnie spotykają. Złośliwość rzeczy martwych to jest dla mnie największa złośliwość.
No a jeszcze tym bardziej, jak chcesz coś zrobić, nie? Tak, chcę coś zrobić, jak jest stream, jak ludzie czekają. Nie? No. Chociaż powiem ci, że jak ja to robiłem, to chyba było więcej ludzi niż później, jak to już mi się udało zrobić. Może dlatego, że się denerwowałeś. Może. Ja mówię, tutaj ludzie przychodzą na mój stream. Moi drodzy widzowie, najfajniejsi, żeby zobaczyć, jak się denerwuję, jak ginę, albo jak ginę ogólnie i nie ginę. Tak to jest. No teraz no, przez tą Avermedię nagrywam X-Splitem, no jakość jest taka znośna, no ale na Avermedii jest na pewno lepiej. Znaczy wiesz, no zazwyczaj jakość jest, no nie wiem, no jakość jak jesteś software'owo lepsza ci wyjdzie. No bo tak, software'owo, o kurna, sikierę mam w końcu, o, zajebiście. Software'owo jesteś krew? Zapisywać nawet, wiesz, na czysto tak. O kurde, i apteczka. Ale jak ja ją wezmę, to nie wiem. Czy zamiast tego pistoletu jej nie wziąć. Ale co zapisywać? Bo ten, przerwałeś myśl. A co zapisywać? Coś mówiłem? No mówiłeś, coś software'owo jest lepsze, a coś. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. No, że software'owo jesteś w stanie zapisywać normalnie, wiesz... Zdjęcie, znaczy obraz, wiesz, 1:1, wszystkie kolory, jakość i tak dalej. Mhm. A w tymi kartami do zgrywania, no nie zapiszesz, po pierwsze tracą kolory, no tak. Bo kompresja jest już od razu. Nie? I na przykład czerwonego koloru nie potrafi się skompresować Avermedia, czy ogólnie TT, bo na H264 od razu, wiesz, kompresję robi, a tam ten czerwony, nie wiem, kiedyś o tym czytałem, nie do końca pamiętam, jak to było, ale wiem, że coś ma problemy z czerwonym. Napis, na przykład mały napis czarny przeczytasz, a czerwony ci się rozmyje. Aha. Taki jest efekt, kurde. To można zobaczyć, jak ktoś ten się orientuje. Co sądzisz o nowym koledze streamerze Izaku? Bardzo spoko koleś. No wczoraj żeśmy grali w nocy, pograliśmy sobie dobre 4 godzinki. No Izak to strasznie pozytywny człowiek, naprawdę. No i fajnie prowadzi te streamy. To na pewno można się dużo nauczyć od niego. Coś jest nie tak z braniem przedmiotów. I tyle. Czekaj, no i dobry komentator, prawda? Tych wszystkich turniej i tak dalej. No, angielski ma, kurde, fajny, że gadał do jakiegoś typa. Bardzo fajnie ten. Bardzo fajnie się tego słuchało. Tu mi się już nie chce wchodzić, tam pewnie snajpera jest. SKS czarno, tam pewnie. Czarno-biały obraz jest, ponieważ pewnie ja są stracił trochę. Ponieważ umieram i... ponieważ umieram. nie, no serio. Ale to co się stało, że umierasz? No zombie mnie przecież pogryzł, jak saltabowałem, nie? Znaczy nie, no nie umieram, no mam bleeding i hungry, jakbym się najadł. O, jest Izak. No to znaczy, możesz, miałeś apteczkę, mógłbyś krew sobie, tylko musiałbyś, nie wiem jak to jest do końca. Wiem, nie da się samemu sobie dać. Ale możesz osocze wziąć. No ja mam salinkę, ale nie da się salinki samemu sobie dać. Już się nie da, wcześniej się dało samemu. Co ty gadasz, serio? No spróbuj. A ja już nie pamiętam, gdzie ja tą apteczkę zostawiłem. O fuck. Nie no, mogę się tam wrócić, tylko że się trochę pogubiłem już. Widzicie, Izak czuwa, a Izak w robocie pewnie siedzi. A tak, właśnie, no. Widziałeś Izaka jak śpiewał? Kurde, dobry. A no, tego Dragon Ball. Na gitarze jeszcze. Śpiewał. Na gitarze tutaj, z dziewczyną śpiewał. Elegancko. Czekaj, gdzie jest kurde budowa? Bo się zgubiłem teraz, serio. Ale tutaj, to ciekawe, Izak, ty, nie wiem, grasz jakieś szanty na przykład? Bo wiem, że dużo osób, które grywa na gitarze, to szanty też. Gdzie ja tą apteczkę znalazłem? Niech mi ktoś przypomni. W jakimś domu. No, nie w sklepie, ale w domku jakimś. Czy mi się zdaje, czy ktoś za mną drzwi zamyka? Nie, serio teraz mówię. Byłem tu chyba przed chwilą w tym i był zamknięty, zamykałem. Może tutaj. Ale w domku na piętrze, czy w domku? Nie pamiętam w sumie. Chyba parter to było. Albo piętrowy. Piętrowy dom, chyba po schodach wychodziłeś. Jestem w piętrowym. Chyba nie ten. Śpiewał na gitarze, tak. No nie, no to jest pierwszy piętrowy. Chyba tu. Znaczy, no ja mam opóźnienie, to nie wiem. Nie, to nie ten.
Tu jest drugi taki piętrowy jeszcze. A, no to Izak, kurde, lubię szanty. Mam też znajomego, Sosnowca, który też gra na gitarze i szanty, kurde. Fajnie śpiewa i gra, masakra. No tak, to chyba przy tej półce, gdzie ty byłeś. Nie, znaczy, nie, nie. Teraz widzę. Nie, to chyba tu. Nie? Fuck. Te domki są podobne, pamiętaj. No tak, w sumie racja. Spoko, Opex, już mi drugi raz dzisiaj pozdrawiasz, ale i tak ci dziękuję. A, pieprzę tą salinkę, znajdę sobie kolejną. Będę teraz szukał, kurde. Pompuj. Ale ja pamiętam, że pomogła mi. No, szanty się fajnie, kurde, słucha na jakichś wycieczkach i tak dalej, nie? Jogurt mi to wczoraj mówi, tu będzie sklep, tu cię zabiją, będzie spoko. No i mnie nie zabili. Potem mi mówi, tu coś tam, tu cię na pewno zabiją. Nie zabili mnie i na koniec mówi, no to wyjdź na środek lotniska, to na pewno cię zabiją. I mnie zabili. Serio. No, na lotnisku jest dużo typów. Ale wiesz, to była trzecia w nocy, no nie było aż tak dużo osób na serwerze, może z 15. No to miałeś PPA. Jak tam samopoczucie? Fajne samopoczucie. Mam dobre samopoczucie. Mam tajne informacje, że Kasia za niedługo rozpocznie streama z Lolka, więc jeśli ktoś lubi Lolka, to was do niej odeślę. Nie ma co się męczyć przy tym. Przy Daisy, jeśli możecie obejrzeć grę, którą lubicie. Za to jeśli ktoś lubi Daisy, to niech zostanie tutaj. Bo zbliżamy się do lotniska, czyli do śmierci. Ojoj, tutaj macie kapka. Link, jak Izak śpiewa. Nie no, żartuję. Czekaj, jak to Jogurt tutaj powiedział? Wyjdź tędy, to chyba tak. A, o kurde, czemu ja ten? Trzymam w ręce przedmiot. Szysza, są pozdrowienia z Polski. To lubię najbardziej. Pozdrowienia z... O, właśnie Izak, streamujesz dziś coś? A Izak mówił, co robi, czy się nie zwierzał z tego nigdy? Czym się zajmuje? A chyba opowiadał coś, tylko nie pamiętam już. On tam... Wiem, że ten ślub będzie miał za niedługo, czy coś takiego. Mówisz? Czekajcie, nie chcę sobie... Albo dobra, chciałem sobie iść po maślankę, to pójdę, jak będzie przerwa za jakieś 10 minut. Maślanka to jest, powiem wam, kupiłem sobie maślankę mrągowską, ale muszę uważać na nią, bo to jest, kupuję owocową. Ja tak bardzo mało słodzę i cukru w ogóle nie wiem, żadnych jakichś słodyczy czy coś. Jak po prostu dorwę się do takiej maślanki truskawkowej, to wciągam 1 litr od razu. Na masę. Kurde, pracuję w branży reklamy internetowej. No. Izak, to my musimy pogadać, jak ty jesteś w branży reklamy internetowej, to może ty cię znasz na wszystkim. Tak, będzie wiesz, menadżerem. Czemu, Izak, to może ty wiesz, czemu na Twitchu nie ma reklam. Okej, okay, wklejam już ten poprawny link. Tutaj macie Izaka, jak śpiewał. Izak, w dziale trafik jestem odpowiedzialny za ruch użytkowników na stronach, ponieważ nabija, wyświetlę ten wejścia i kliknięcia. A są takie strony, nie? Na YouTube'a, co oferują tam lajki i tak dalej. I ruch. Że to właśnie Izak jest jedną z tych osób, tam klika. Like. A ciekawe, czy jest takie, że oferują na przykład 1000 dislajków. Chyba są, na pewno. Pod filmem. To się nazywa czarne pozycjonowanie, czy jakoś tak. No. To znaczy, wiem, że swojego czasu była taka strona, na której ty mogłeś zarabiać poprzez obejrzenie filmu i zalajkowanie go. Aha. I pewnie, wiesz, w takim serwisie wykupywali ludzie sobie lajki, a i ktoś tam pracował, nie? I że to były takie, nie jakieś z automatu, możliwe. Tylko takie ludzie po prostu nabijali. No ja wiem, że u zagranicznych streamerów są reklamy ludzie, to dlatego, że za granicą ogólnie jest większe budżety, są więcej reklam i tak dalej. Z drugiej strony jest więcej streamerów też zagranicznych, coś za coś, no ale jednak SKS znalazłem, zajebiście.
Bardziej popularne jest tam streamowanie. U nas to się dopiero rozwija, raczkuje tak naprawdę, więc dlatego te większe firmy wolą rzucić reklamy w telewizji niż w internecie, prawda? No tak, tylko że wiesz, jakbyś przeliczył, moim zdaniem skuteczność reklamy w internecie jest lepsza wyższa. Niż... Tak, tak. Lepsza niż w telewizji, wiesz... nie wiem, moim zdaniem... Na pewno łatwiej jest rzucić przed wiadomościami reklamę i mieć te 3 miliony osób, które to zobaczyły, albo patrzyły herbatę w tym czasie i miały wszystko w dupie, ale przynajmniej reklama poszła, niż wrzucić na Twitcha i mieć 3 miliony, nie wiem, za miesiąc puszczania tej reklamy, nie? A z drugiej strony, jakbym się was zapytał, jakie parówki są najlepsze na Twitch, to każdy wie, nie? Albo jaki kisiel lubicie. W trakcie streama. I kto to jest siostra Amelia? I kto to jest siostra Amelia? To kurde, wszyscy wiedzą. Co tam? Ktoś jakiś nick miał dziwny. Nie piszcie dziwnych ników, bo to głupie jest na tym. Subscriber Soła. Co, szukają cię? Kto mnie szuka? Aha, bo SKS-a znalazłem. Już mnie kurde, zaraz mnie dojadą. Jogurt mnie dojedzie. No to się nie damy zrobić, wiecie? Przejdę tu. Jak ktoś chciał widzieć i usłyszeć, jak gra i śpiewa Izak, nie wiem w sumie jak powinienem to poprawnie ja wymagać. Ja mówię Izak wczoraj powiedział, że Izak jest okej. Izak? Może być? No, tak, to ja ale ktoś powiedział Izak i to tam powiedział, że też spoko. A, no to okej. Okay. Są parówki, są berlinki. Widzisz, wszyscy kurde wiedzą. To jest właśnie reklama w internecie. Ludzie oglądają tego streama i kurde... Co pół godziny. Są parówki, są berlinki, Metafen, Nasrak Xenna czy coś tam. Jest takie, nie? Na biegunkę coś. No w sumie też wiesz, ty też oddziałujesz swoją osobą na te reklamy. Jak ktoś, teraz mnie widzi, to o kurde, ale mi ciśnie. To teraz jak widzę Soła, to myślę Metafen czy coś tam. Tak? Nie, bo oni wiedzą, że przez to ty coś zyskujesz, nie? I wiesz, oglądają też również te reklamy i zapamiętują w telewizji. Ktoś to ogląda, nie wiem. Chociaż ja jak na przykład ja mam, u Kasi mam na przykład, u kilku osób mam, wiesz, adblocka ściągniętego, nie? Mhm. Najczęściej do Kasi wchodzę i tam właśnie mi się odpala ta pierwsza reklama, to zazwyczaj patrzę, co jest, co to akurat leci, nie? Kisiel. No tak, tylko coś wiesz, tam. Tu masz 3 minuty na przykład, a w telewizji właśnie masz berlinki. 15 minut reklam, nie? To, wiesz. Spadajcie z tym Izaakiem. Izaak. A to jest prorok Izaak. Izaak. Prorok Izajasz. Ej, wejdę frontem do tego kampu. Tego jeszcze nikt nie zrobił. Patrzcie, jak ninja, kurde. Fof mam taki, że nic nie widzę. Zaraz poszukam tego anima. Ja potem będę miał 20 tysięcy followów, 5 tysięcy głupich ników. A ktoś rejestruje specjalnie, żeby tam był na. A tam kilka osób, nie wiem ile czegoś wczoraj mogło być, 10, 15. Właśnie takich dziwnych rzeczy. Bloodbag kit, starter kit, aha, dobra, wyciągnięte wszystko. Bandaże wezmę, ale jakieś brudne. Lepszy brudny bandaż niż kurde krew na podłodze, nie? No tak. Takie przysłowie stare. Szkoda, że to nie wchodzi do SKS-a takie naboje. Bo miał kurde, miał taką szczelbę. Zajebistą. Ten SKS-ik pewnie fajny jest, żeby z niego snajperę zrobić albo coś. Możliwe, wiesz, że nawet nie wiem jak SKS wygląda. No to zobacz co było u mnie na streamie. No mam odpalone, ale teraz no nie widać ten. Mam go założyć? No. Zakładam. O, jest plecak. Mam SKS-a. To jest coś jak, to jest coś będzie lepszego niż Mosin, wiesz, takiego w stylu Mosina, czyli... Aha, no to czaję mniej więcej. Wiesz, w stylu Mosina, ale jednak ten... Na razie widzę jak z toporkiem latasz.
taktyczne pancy tutaj są. No biegam z toporkiem, jakąś broń muszę mieć na tych wszystkich ludzi. A widzę, no faktycznie jak Mozin podobnie wygląda. Dobra. Izak, kocham cię. Wyznania na czacie. Aha. Co tam słychać? U nas wszystko w porządku. Nikt nie narzekał na czacie na nic, że mu się coś przytrafiło. Mi też nic złego nie przytrafiło. Co miałem zrobić do roboty, to zrobiłem. Dziś jeszcze trochę porobię. Takie to jest. Ale powiem wam, że jak się robi, to się zrobi. Mój ojciec zawsze tak powtarzał. Stare powiedzenie mojego taty. Jak się robi, to się zrobi. Kiedyś tego nie rozumiałem, o co chodzi. Ja teraz rozumiem doskonale. Jest wiele rzeczy, których się człowiekowi nie chce zrobić, albo wyglądają bardzo tak... Nie wiem, czy Brud też sobie myślałeś kiedyś na tym. Są bardzo, wydają się na początku bardzo skomplikowane i nie do ogarnięcia. A później okazują się... A jak się zacznie je robić i powoli po prostu po części wykonywać, to okazuje się, że to po prostu zaczyna wychodzić i tak naprawdę nie jest takie trudne, tylko trzeba się za to zabrać tak i spróbować. A rzeczy, no nie wiem, na przykład rysowanie, tak? Ktoś może powiedzieć, że się trudno rysuje. No trudno, rzeczywiście czasem się trudno rysuje. Ale mówię, z drugiej strony też jest tak, że ten... No mówi się, że początki bywają najtrudniejsze, nie? No, z biegiem czasu to... Chodzi w nawyk, no ja na przykład... w krew. Nie, zaczynasz rysować, rysujesz, kreski stawiasz pierwsze, tak i tak dalej i nagle się okazuje, że kurde, a jednak coś wiesz, że daje radę, nie? Nie wiem, no jak ktoś całkiem nie umie rysować, to tak nie zrobi, ale ja tak mam na przykład, że jakbym coś zaczął rysować na poważnie, wiesz, patrzeć i ten, to rzeczywiście to zaczyna wychodzić. No, to tak jak mówię, początki bywają najtrudniejsze. W sumie, wiesz, w Japonii nazywa się coś takiego kaizen. To jest tak, że nie robimy wszystkiego na raz, tylko po trochu się zabieramy do pewnych rzeczy. A to nie są jakieś filozofie z tych firm różnych? Tak, to w Japonii, w Amerykańce to wzięli od Japonii, nie? W firmach, że tam każdy robi coś po trochu, coś małego, aż stworzy jakąś wielką rzecz. No tak, w totalnym uogólnieniu. W sensie, że na przykład jak chcesz się uczyć angielskiego, a nie chce ci się marnować czasu, no to uczysz się na przykład 5 słówek na dzień na przykład, nie? I z biegiem czasu powiększasz tą pulę. Tak, to jest to, no, że nie da się, jak ktoś pomyśli, że o kurde, teraz się wszystkiego nauczę, no to tak się nie da, ale rzeczywiście jak się trochę zastanowimy nad tym i zaczniemy po kolei, no, tu 5 słówek, tu jeden czasownik, to się nagle okazuje, że za 4, wiecie, że za miesiąc, za dwa, to już potrafimy, wiecie, kilkaset słówek i ten. Tak, no właśnie. No. Tak samo w ćwiczeniach, nie? Tu zrobisz tam 5 brzuszków na dzień i będą efekty. Trzeba robić. W sensie, że nie robicie dużo rzeczy, tylko codziennie jakąś małą część. Niektórzy myślą, że muszą iść na siłownię, się zapisać, coś tam cisnąć, a tak praktycznie wystarczy właśnie, że się człowiek weźmie i ten. Tak, trening domowy, pompki przez pewien czas są najbardziej efektywne. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, tam klatki piersiowe i tak dalej. Ja tam nie chodzę na siłownię, tylko w domu sobie ćwiczę co jakiś czas. Miałem worn broń, wyczyściłem ją i jest dalej worn. Ale spoko, przynajmniej była szansa niewielka. Tu ostatnio mnie załatwili, wiesz? No to jest dobry spot, no bo są te bronie, nie? Militarny spot to. Kurde, I'm starving, fuck. Dobra. Wypczamy stąd. Będzie trochę ciężko teraz, bo jeśli jest starving, to już jest kurde naprawdę koleś głodny. No to już możesz ten, krew ci będzie ubywać albo zginiesz od razu. O, najgorzej, I'm extremely hungry. Kurde, ja jestem tak dobrze uzbrojony. A ty nie masz ani jednej puszki, ani nic? Nic nie mam. No nie umiem znaleźć jedzenia, znalazłem M4 i SKS-a i nie umiem znaleźć żarcia. Piszcie do jogurta, powiedzcie, że przehandluję SKS-a za puszki z jedzeniem.
Ja teraz muszę jeszcze pić, chcę. Babcia ma... A kurde, kawał o Żydach. Ja robię jedna runda w Lola 10 pompek, a tych rund mogę zagrać 8. No i to jest właśnie to. No, chociażby. To jest właśnie to, moi mili. No, drążek też bardzo dużo daje, dużo dają ćwiczenia na drążku. Czy grałem kiedyś w Operation Flashpoint? Chyba grałem, kurde. Kiedyś na jakimś LAN party żeśmy to odpalili i robiliśmy tylko opy. Bardzo fajnie się grało. Nie wiem, czy akurat Operation Flashpoint, ale coś w tym rodzaju, że właśnie chodziliśmy tam w kilka osób. No i najlepsze w graniu na LAN party jest to, że się siedzi i się gada ze sobą, nie przez tym spika, tylko się widzi, śmiechy, chichy, piwerko. No, całkiem co innego. Tak, byliśmy w tym Budda z Kasią i żeśmy w Lola grali z jeszcze Sainsem, Enlirkiem i jeszcze tam kimś. To było właśnie to. A w ogóle Izak skąd jest? Ktoś wie? Izak, skąd ty jesteś? Z jakiej części Polski? Ja zawsze w sensie na daście kryję długą, bo tam się dużo biega. Jestem zadowolony z efektu. Aktorka, ja chcę do miasta iść. Czujecie? Bawa. Mam typa, zaczynam się z nim wszeć i umieram z głodu. Koleś się zastanawia, kurde, co mnie zabiło. So, uważaj, bo ghostują na ciebie. No co ja wiem, że ghostują, no co ja na to poradzę. Co by to było, jak ja bym zginął w uczciwej walce od jakiegoś typa normalnego? Ej, a Izak jest z Warszawy, z tego co pisze. Aha, jak Warszawa, to a to centrum Polski. No. Kurde, to tam necik macie fajny. UPC jest. Kula prosiłby ci przekazać, nie ufaj gimbusom, nie chcę cię zabić. No jestem ciekaw. Tak, może w kiblu coś znajdę do jedzenia, nie? Tak, w CDS-ie coś będzie. Stary, wyjadłbym, jakbym miał to uratować życie. A ty nie? W tych domkach w sumie nigdy nie w sumie nie wiadomo, jak to jest. Na pewno, jak ktoś by był w takiej sytuacji, to zrobiłby wszystko, żeby przetrwać. Nie, bo się odwodnisz, nie wolno tak robić. Ale czego? Nie wolno pić moczu, ani jeszcze gorszych rzeczy jeść, bo grozi to odwodnieniem. Wiesz, o co chodzi? A, zaczniesz wymiotować albo coś i jest koniec. Mówiłem o wodzie z kibla. O, popatrz. Gdzie mi puszka zniknęła? Aha. Otworzyłeś, ale upuściłeś, bo była puszka, była uszkodzona. Fuck. Czemu ciągle przeładowuję magazynki, jak ja chcę otworzyć drzwi? Widziałeś? Znalazłem puszkę, chciałem ją otworzyć i się skasz. A nie, dobra, jest. It. Okej, nie umrę. Bo już zjadam jeden kawałek puszki. Mocz jest zdrowy. A do której będziesz dzisiaj streamował? A wiesz, nie wiem, no. Tak se postreamuję trochę. Widzowie są. Aha, no dobra, to wieczorem. Idę coś w szamaci. Najwyżej wpadnę tu jeszcze. Miłej gry. Cześć. No dzięki, bro, dzięki, że mnie odwiedziłeś. Jak coś, to no, wiesz, cześć. To wbijaj do gry. Daisy masz. Okej. Okay. No to jak coś, to coś, to może pograć, możemy. Na razie. Mhm. Trzymaj się, hej. Mocz się pije podczas niewydolności derek. Aha, ale żeby co, żeby jeszcze raz się przefiltrował? Czy jaki jest sens picia własnego moczu podczas niewydolności derek? Jest tu jakiś mod? Są. Są modzi, chociaż u mnie to z modami jest różnie, bo jedni takich modów do moderowania to jest niewiele. Bardziej są tacy modzi po to, żebym był wiedział, że to są albo stazi znajomi, albo jacyś streamerzy i po prostu wiem, że piszą, bo ja mam problem z czytaniem czata.
No, babo. Dobra, take M4. Tu zamknijmy. I tu tak, puszka do jedzenia oczywiście. Jakbyśmy się dużo najedli, to nam życie będzie odrastać. No też się trzeba przeżreć. Izak gada więcej niż ty. Ale więcej niż ja, czy więcej są? Kuleczka jest tam u ciebie w czerno i mogą ci dać jeść. Nie chcę. Nie chcę jedzenia od nich. Oni sami wolą grać jak prosi, to ja im teraz pokażę jak gra pros. Ja jak gram bez nich, to przynajmniej broń jakąś mam. Dobra. A jak gram z nimi, to jak biedak kończę. Zawsze. Piła. Wiecie co, wezmę tą piłę, bo tu coś uruchomili, jakieś nowe funkcje piły. Nie wiem, na czym one do końca polegają, ale w ogóle to jest wybór. Jest nieschnięcy, kurde, dziewiczy jest taki jak normalnie jak dziewica jest dziewiczy. Będę zbierał puszki i kurde jadł. Zamknijmy, zawrzyjmy za sobą drzwi. Ja tam wcześniej tą optykę znalazłem i nie wziąłem, teraz by się przydała, wiecie, do SKS-a, kurna, ta optyka by była świetna. Double clip. Idealnie. Książka z Chopinem, z Mickiewiczem. Dobra ludzie, przerwa na reklamy i zaraz zwiedzamy dalej miasto. Ja w tym czasie pokampię sobie tu na drzwi. Położę się. No i nikt mi tu nie wejdzie. I wracamy za 3 minutki po reklamach. Nie wychodźcie, jak was mogę prosić, zostawcie przeglądarkę, wyciszcie sobie reklamy. Nic was to nie kosztuje, a przynajmniej sobie trochę zarobię. Chyba, że nie ma reklam, to wtedy nikt sobie nie zarobi, ale nie stracicie przynajmniej. Widzimy się za sekundę. Dosłownie, czyli za 180 sekund. Gdzie tu jest ta kamerka? Przerwa.
Okej. Okay. Koniec tych reklamek, bo się trzeba ruszyć. Co się w tym czasie stało? Dupa cała, cała. Kurde. Czyli do gwałtu nie doszło. Nikt mnie tutaj nie przyszedł molestować. Chyba. Przedzieramy się dalej przez miasteczko. Trochę stracha mam, wiecie, bo zostawianie tutaj postaci, no wiecie, no ktoś mnie ściga. Są potrzebne zdjęcia z Buddha Play na wczoraj, no mam je. Będę je nawet dzisiaj wrzucał na stronę. Dobra. Co tam? Przyniosłem sobie tego, maślankę mrągowską, wiecie? Moją ulubioną. Znaczy nie mrągowską, tylko tą. Ogólnie maślankę, bo mrągowski już w Biedronce nie sprzedają. Ale rzuca, kurde, jak szatan miota. To jest Daisy San Andreas. Co, znów broń przeładuje w kółko to samo. Coś chyba, kurde, się nie otwierają te drzwi. Oknem nie wyjdę, co? To też nie. Utkłem! Fasolka po brytyjsku najlepsza. No kurde, dawno nie jadłem fasolki po brytyjsku. Ciekawe czemu właściwie. Kiedyś mama robiła, a później już nie robiła. I taka jest moja historia z fasolką. Biedronka, sklep dla biednych. Chyba nie ma hajsu ze streamów i YouTube'ów. No jest, no tak to jest. No takie biedne muszę biedronki, ale przynajmniej... Wszystko tam mam, nie muszę się zastanawiać. Wszystko jest jedno masło, jeden rodzaj maślanki, jeden rodzaj wszystkiego tam jest. Nie ma problemu żadnego. Tak to bym się musiał zastanawiać, jaką maślankę dziś bym chciał. A tu nie ma problemu żadnego. Świeże jabłuszko. Jak najbardziej, kurde. No. Czemu nie mogę tego wziąć? Co jest grane? W ogóle nie mogę tego wywalić na ziemię. Coś jest nie tak. Ktoś wie, co zrobiłem nie tak? O! Ten się przewrócił. Nie mogę. Nie wiem, jakiś relok może zrobię, bo tu dużo puszek jest. Dobra.
A, spawning. Ciekawe, teraz jest ten system protekcji. Nie. To to kurde, nie ten... A nie, dobra, mam to w plecaku, okej, okay, zajebiście. Dobra, to jest ten serwer. O, fakt, tu jest. Znowu jakieś dziwne akcje są. Nie wiem, o co chodzi, ale coś się zbugowało. Mam nadzieję, że nie jest tak jak wcześniej, że ktoś moją broń może wziąć teraz z podłogi. Pizza time. Ktoś ma fajnie. Warren. Bandaż zawsze się przyda. Boje do SKS, aby były dobre. Co, powiedz mi, jak ty te broń znajdujesz? Ja biegam dwie dziennie po lotnisku, po bazach mi tam nic, tylko same SKS i shotgun, ale SKS to chyba dobry jest, nie? Tylko amunicji nie mogę znaleźć, a wcześniej do tych SKS-ów dużo amunicji leżało wszędzie. Dzięki wszystkim, którzy followują kanał, to się wyświetla na ekranie, jakby się ktoś zastanawiał. Po lewej na dole możecie sobie kliknąć follow me, czyli śledź mnie. I wtedy możecie mnie śledzić, dostając maile o moich live'ach, a ja nie wiem co, a ja mogę dla was streamować. O, patrzcie, jakie to jest piękne. Napiję się coli. To jeszcze dwa kawałki ryżu. Chciałbym, żeby kolory wróciły, a to nie wiem, ile tego muszę zeżreć wszystkiego. Trochę muszę na pewno. O, energized. Energized. To będzie jak tym. Transformers energized. Teraz już mogę iść na lotnisko, jak jestem energized. Pewnie będę szybciej biegał albo coś. Powiem wam, że zazwyczaj w tych piętrowych domkach się cokolwiek spawnuje tu, w tych dużych, nie mam szczęścia do tych niskich shop. Po co mi dodatkowy spam? No to też, no, jak ktoś ma dużo zafollowowanych, to ten, ale jak ma jednego followa, jest też ta aplikacja na tego, na Androida, która pozwala na ten, followować kanały. Nic tu nie ma.
byśmy jeszcze zaszli do tego. O, patrzcie. A, to niezłe. Dobra, bierzemy. Banan i cola. Witaminek trochę. Lepszego downa będę miał, dzięki Boko. Już nie mogę doczekać. Czemu pod łóżkiem nie sprawdzam, bo ja się nie lubię schylać. Baterie, jakieś śmieci tutaj są. Zjedzmy jeszcze ryżu. Wybijmy trochę coli. Na to cola. Jeszcze trochę ryżu. Dobra. A, broń upuściłem. Gdzieś tutaj. Ej, gdzie ja broń upuściłem? Ktoś wie? Ej, no niedobrze. No tutaj chyba, nie? Zajebiście. Chyba, że tu na dole przy tym jak banany, no dobra, jak banany wsuwałem i maskę. Kurde, najlepszy. Dobrze, że nikogo nie było. Mnie kurde opędzlował z mojej broni i uciekł. Nie, chodzi o to, że ja tą broń trzymam w rękach. A nie nigdzie indziej, po prostu w rękach ją, noszę ją w rękach, bo mam dwie bronie. A nawet trzy. Problem jest taki, że jak się coś nosi w rękach, to jak się coś weźmie innego, to się no, upuszcza to pierwsze. No, za bananem. Na banana poszedł. Jest osób na serwerze, bardzo niedużo. Dobra, zjedzmy jeszcze tego. Jesteśmy na wyłodnieni. Nie wiem, czy to Energize dotyczy jedzenia. Aha, tak to dotyczy jedzenia. Widzicie to? Się zrobiło jeszcze bardziej jasne, jak jadłem ryż. Co, mam problem z Avermedium Premiere Pro. Mianowicie pojawia się synchronizacja, a to zawsze tak jest. Nie, no trzeba mniejszy bitrate ustawić w Avermedii i grać tak, żeby ci nie rwało gry i tak dalej. Dobra. I teraz to już jestem nawodniony, stawt, napojony, wszystko. Aha, broń upuściłem znów. Shibo. To nie chodzi o to, że Premiere ma problemy z plikami MP4, tylko Premiere to jest profesjonalny program i on służy do obróbki profesjonalnych plików. A profesjonalne pliki cechują się tym wideo, że mają stałą liczbę klatek. Zawsze mają stałą, nigdy im nie spada. A pliki nagrywane przez Avermedia nie mają wcale stałej liczby klatek, tylko mają zmienną liczbę. Czasem nie uda się po prostu. To musimy zrobić. Czasem po prostu spada liczba klatek i wtedy Premiere
Nie potrafi sobie z tym poradzić i ogólnie słabe to jest. Dobra. Musisz tak robić, żeby mieć stałą liczbę klatek non-stop. Taki plik ci się musi zapisać. Co ja chcę, ale chciałbym, żeby mi kolory zaczęły wracać. A się nie zapowiada. Czemu zamykam drzwi od pokoju? Bo tutaj mamy cieplej niż w tamtej części mieszkania. I po prostu nie chcę, żeby mi się tu ochłodziło. Kolorki wracają, mówicie? Może tak być, może mu życie odrasta i wtedy będą lepsze kolory z czasem. No to zobaczymy zaraz. Dziwne dźwięki czasem tu słychać. No, też mam budowę drogi pod oknem i w tamtym pokoju czasem przejedzie jakaś ciężarówka. Wczoraj, no ostro budują, to jest, no budują autostradę, znaczy DTS-kę, to jest coś jak autostrada, czyli dość poważna budowa, nie jakaś tam droga jedna, malutka. A powiedzcie mi, gdzie jest kuleczka z jogurtem? Dobra, kurde, musiałem sprawdzić, czy mam tą M4. Jakbym nie zapomniał tam gdzieś wcześniej, to bym się musiał wracać po nią. Tak, jest sposobem nagrywania audio osobno i wideo osobno, ale to są takie różne skomplikowane sposoby. Dzięki kolejną osobom za danie followa mojemu streamowi. Perking22 widzę, zafollowował. Bardzo fajnie. Zresztą dużo was followuje. No bo to są identyczne shopy jak Daisy Mod, bo to jest Daisy. Postacie są o wiele lepiej graficznie zrobione, itemy też trochę. Nie można tylko dzięki transfuzji odzyskać kolorów. Można też, patrz, już mam niebieskie niebo trochę. Kolory można odzyskać też normalnie jedząc i ja zjadłem. I wtedy powinno być, że rośnie healthy, czy coś takiego się później robi. No już widzę kolory. Trawa się robi zielona. Drzewa się robią zielone. Moja postać jest szczęśliwa po prostu. Zobaczymy. Trochę tak głośno chodzę, ale się zastanawiam, czy to słychać tak, jak ja to słyszę, czy raczej nie. Mam nadzieję, że nie.
dziwnego słyszałem. A moja postać śmiesznie wygląda, powiem wam. Czym się zażygał? Nie wiem, czy lepszy, ale jeśli się coś znajduje, to zazwyczaj jest lepszy niż to, co można normalnie mieć. Więc powiedzmy, że to lepiej. Nie da się scrollować w tym menu. Wcześniej się dało. Albo ja coś nie kojarzę źle. Scrollować jak się miało item w ręce, wiecie? O fuck, wypadłem ze ściany. Nice. Nie mam pytań, dobra. No nie najgorzej, bo już jak wychodziłem. Przynajmniej nie muszę drzwiami frontowymi wychodzić. Na tym czacie nie ma ruchu. To jest spokojny czat. Jak nagrywasz wideo osobno i dźwięk dosobno. No ale kurde, kaczorek, to są takie sprawy. Powinieneś pytać na forum od let's play, nie mnie. To są podstawy różne. Przecież nie będę teraz uczył jak let's play jak robić. Czy inne tam takie. Jeśli się na tym zastanowisz pół dnia, to dojdziesz do tego, jak to zrobić. Zresztą ja poradniki różne robiłem i to tam jest. Mówię, to nie jest forum teraz, to jest czaty, to nie jest forum techniczne. Czekajcie sekundę. Sorry ludzie, koleś od internetu dzwonił, pewnie moja postać już nie żyje. A nie żyje, ale zajebiście przeżyłem to. Chciał się do brata zadzwonić, nie wiem czemu do mnie się zadzwonił. Niech się jeszcze bardziej hydrated zrobi. Czy znam jakieś free to play w stylu DayZ? Raczej nie ma takich. Z
zamknę to. Dobra. Tu jest co plecak, sikiera, puszka. Najlepiej. Pijemy. Kolejna ammo. Po 15 się da kombajn zrobić. Czemu nie mogę broni wyciągnąć? Wydaje mi się, że ktoś jest w budynku. Kurwa, broni nie mogę wyciągnąć. No najlepiej. A nie mogę już. Gdzie ja znów zapomniałem tego? Kurwa, wiedziałem, że za mną wszedł. A, słyszałem, jak przeładowywał. W dupę z takim typem. Zasrani stream hunterzy. Dobra. Jeszcze broń gdzieś upuściłem. Chyba na dole jak puszkę piłem. Myślałem, że go zraszuję na tym. Dobra, robimy przerwę i wracamy po przerwie z powrotem. Ja już się może zaloguję i coś spróbuję znaleźć. Tata upadła mi. Dobra, widzimy się po przerwie. Będziemy znów przygodę, na lotnisko pójdziemy czy gdzieś. Może nas zrespi w czerno. Chyba się nie da nawet zrespić. Do zobaczenia za chwilę.